Skarszewy zabytkami stoją, to wiadomo nie od dzisiaj. Po rewitalizacji baszty skazańców, tym razem w zasięgu zainteresowania archeologów, znalazło się centrum miasta, pod którym odnaleziono fragmenty dawnego rynku. Jesteśmy na rynku w Skarszewach. Udało się nam podjąć pierwsze badanie rozpoznawcze dawnego wnętrza rynku, dawnego bloku zabudowy śródrynkowej, który wiemy, że istniał do II wojny światowej. Zaplanowaliśmy prace, które mają wysondować, ile z tej zabudowy się zachowało i jak przetrwały w ziemi wcześniejsze konstrukcje. Wykopaliska w centrum miasta co róż przynoszą nowe odkrycia. Z tych takich ciekawszych rzeczy mamy wczesnorenesansowe kafle, również naczynia ceramiczne. W jednym miejscu natrafiliśmy najprawdopodobniej na obiekt przemysłowy, jakiegoś paleniska, piecowiska, które zostało wtórnie zakryte brukiem i w najbliższych dniach będziemy wiedzieli, co tam się znajduje poniżej. Skarszewy, jako była stolica województwa, kryją w sobie wiele tajemnic, dlatego władzom miasta bardzo zależy na ich odkryciu. Skarszewy mają prawie ponad 800 lat historii, przez długi czas były stolicą województwa, stąd też nic dziwnego, że tego typu ciekawostki kryją się pod ziemią. Wcześniej nie było tego typu badań, cieszymy się, że Uniwersytet Warszawski i grono znakomitych ekspertów jest tutaj w Skarszewach, żeby pomóc nam wykorzystać te elementy historyczne do promocji miasta. W przyszłym tygodniu włodarze miasta przygotowali dla mieszkańców nie lada atrakcji. W przyszłym tygodniu mamy taką piękną imprezę, widowisko pod murami miejskimi. Te mury wreszcie po wielu, wielu latach będą podświetlone, będzie założona profesjonalna iluminacja tego zabytku. Oprócz tego będzie też kilka atrakcji, o tym wkrótce będziemy mówić, ale mam wrażenie, że to będzie naprawdę piękny wieczór, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców całego regionu Pomorza. Skarszewy już pięknieją z tygodnia na tydzień, a to dopiero początek szeroko zakrojonej rewitalizacji miasta. Polecamy również zobaczyć Mistrzostwa Skarszew o Puchar Dyrektora Gosiru oraz Skarszewy i Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.